Napisałem tę pierwszą piosenkę, ja ją nazywam marynistyczną. To okazało się, że zostałem klasykiem piosenki szantowej. Zgłosił się do mnie znany w tej niszy zespół Zeyman i Garkumpel, że oni będą mieli benefis w Mrągowie, czy ja bym z nimi na tym beneficie jako klasyk piosenki szantowej nie zaśpiewał. Pomyślałem, Chryste Panie, oczywiście się zgodziłem. Mówię, ja klasyk, nie mam żadnej innej piosenki, no to muszę sobie napisać drugą szantową piosenkę. Pardon? Marynistyczną. Chociaż ta akurat jest chyba w miarę szantowa. I sobie napisałem. Wystąpiłem, zaśpiewałem, poszło. Ale miasto Szczecin urządzało takie te słynny zlot żaglowców, co z całego świata się zjechały. W związku z powyższym ogłosiło konkurs na piosenkę szantową. Pierwsza nagroda 10 tysięcy, druga 5 tysięcy, 3/3 po 3 tysiące i mnóstwo wyróżnień po 1500. Pomyślałem sobie, Chryste Panie, mam w szufladzie gotowca. Nic mnie to nie kosztuje, wezmę i wyślę. I wysłałem. Długo było głucho, aż w pewnym momencie zadzwonili do mnie, bo jury ogłosiło werdykt. Podejrzewam, że miasto poszło w plajtę. Bo tak, pierwszej nagrody nie przyznały, drugiej nagrody nie przyznały, trzeciej nie przyznały, przyznały 5 wyróżnień, a 500. Załapałem się na 500, także śmieję się, że jestem jednym z 5 pierwszych beneficjentów 500+. Nazywa się to Do dna, do cna.